będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy czasami w Twoim życiu zdarza się tak, że masz jakiś genialny pomysł i po prostu jesteś dumny, dumna z tego, no ale na wielkich planach się kończy? Po jakimś czasie okazuje się, że właśnie słyszysz, że Twój plan realizuje ktoś inny. To tak jakby włączyć telewizor i nagle z ekranu wali Ci po oczach to, że Twój projekt właśnie jest realizowany, ale nie przez Ciebie. To był Twój pomysł, Twój autorski. Marzyłeś, marzyłaś o realizacji, ale nie zrobiłaś nic w tym kierunku. I masz pretensje, być może do tej osoby, która realizuje, powiedzieć: kurczę, porwał mi mój projekt, ponieważ podzieliłam się moimi spostrzeżeniami, moją wizją i on po prostu wziął i to zrobił. No i tu jest właśnie problem. Problem nie, tu jest wyzwanie. Czy on porwał, czy ukradł, czy się zainspirował? Mało tego, na pewno jest to Twoja wina, bo niewykorzystane szanse się mszczą. Czyli czy możesz mieć pretensje do kogoś, że on właśnie zaczął działać wcześniej niż Ty? Jeżeli Ty miałaś taki genialny pomysł, to dlaczego go nie wdrożyłaś od razu? Dlaczego nie było ciosu i dlaczego to ktoś zrealizował Twoje marzenia? Więc może warto skupić się na sobie i powiedzieć: kurczę, być może to ja zawaliłam, bo ja nie zrobiłam nic, żeby mój projekt zrealizować. Życzę Tobie realizacji wszystkich Twoich pomysłów i żebyś zawsze była pierwsza bądź pierwszy w realizacji i żebyś nie musiała mówić: to był mój pomysł. Tylko jeżeli masz taki pomysł, to nie zapomnij, żeby zadziałać i nie zapomnij, żeby go zrealizować. Miłego dnia.